A przed nami zadanie z naszego portalu o produkcji pizzy. Nie jest ono jeszcze przetłumaczone, więc ja je sobie tutaj przetłumaczyłem. Czyli tak, Dominika z firmy Pizze Dominiki robi codziennie tyle samo sztuk pizzy. Do tej pory płaciła 8 dolarów dziennie za piec i 1,5 dolara dziennie za składniki do jednej pizzy. Pewnego dnia cena składników wzrosła do 2 dolarów za sztukę, cena pieca się nie zmieniła. Okazało się, że musi robić dziennie 8 sztuk pizzy więcej, by całkowite koszty jednej sztuki pozostały bez zmian. Napisz równanie, które pozwoli obliczyć, ile sztuk pizzy robiła Dominika przed podwyżką. Użyj litery P na oznaczenie tej liczby, no i rozwiąż to równanie. No dobrze, czyli tak, spróbujmy napisać najpierw to równanie. Więc jakie są koszty Dominiki przed podwyżką? Więc tak, płaci dzienne koszty, czyli płaci 8 dolarów dziennie za piec. I wiemy, że cena składników jest 1,5 dolara za sztukę, czyli jeżeli wykonywała P sztuk, to całkowite koszty składników jest 1,5 razy P, czyli 1,5 razy P to są koszty składników i 8 to są koszty pieca. I teraz wobec tego koszt na jedną pizzę, czyli całkowity koszt pieca i składników na jedną pizzę wynosił tyle, prawda? To jest całkowity koszt podzielony przez liczba sztuk pizzy. To są koszty przed podwyżką. Teraz jakie są koszty po podwyżce? Więc tak, wiemy, że po podwyżce cena pieca się nie zmieniła, czyli nadal płaciła 8, no ale wzrosła cena składników, czyli do 2 dolarów, czyli 2 i co? I wiemy, że po podwyżce robiła o 8 sztuk więcej, czyli na początku robiła P, to potem robiła P plus 8. Czyli to są teraz całkowite koszty po podwyżce. Koszty pieca bez zmian i koszty na jedną pizzę, koszty składników razy liczba i ilość, liczba pizzy, którą robiła. I teraz co? Teraz na jedną sztukę, no to jest P plus 8. No i teraz wiemy, że jeżeli robiła właśnie więcej, no 8 sztuk więcej, to koszty całkowite na jedną sztukę nie zmieniły się, czyli te dwie liczby były równe. I to jest równanie, którego użyjemy, aby obliczyć P. Więc jest to rodzaj proporcji, więc tutaj możemy sobie albo pomnożyć na krzyż, prawda? Czyli to razy to równa się to razy to, lub, co jest równoważne temu, pomnożyć obie strony przez iloczyn tych mianowników. Czyli mnożymy obie strony przez jeden mianownik, i przez drugi mianownik. No i teraz po lewej stronie skraca się P, po prawej skraca się P plus 8. No i może przepiszę, tu mamy tak, P plus 8 razy 1,5 P plus 8, no i to się równa może P po lewej stronie, a tu będzie, no tutaj sobie pomnożę, to jest 8, a tu mam 2p plus 2 razy 8, czyli 16. Czyli mam 8 plus 6, czyli mam tutaj 2p, a 8 plus 16 to jest 24. No dobrze, no i teraz sobie mnożę nawiasy, czyli mam tak, to razy to, czyli jest 1,5p kwadrat. Potem jest to razy to, czyli plus 8p. Potem jest 100 razy to, czyli 8 razy 1,5 to jest 12 i potem P. No i 8 razy 8 to jest 64. No i to równa się P razy 2P, czyli 2P kwadrat i P razy 24 to jest plus 24P. Dobrze. I co? I teraz chcę mieć wszystko po jednej stronie, czyli muszę sobie od obu stron, powiedzmy, odejmuję 2p kwadrat i odejmuję 24p. Tu, przepraszam, jest 64, muszę poprawić, 64, nie 84. To było 8 razy 8, 64, dobrze. Czyli muszę odjąć 2p kwadrat i odjąć 24p.
I wobec tego zostajemy z następującym równaniem. 1,5 minus 2 to jest minus 1 druga p kwadrat. Potem jest tu 8p plus 12p to jest 20p minus 24p, czyli minus 4p i plus 64. No a po prawej stronie zostaje mi 0. Tak to zrobiłem, żeby po prawej stronie mieć 0. Może jeszcze, żeby tutaj mieć jakoś przyjemniejsze znaki, to ja pomnożę sobie to równanie przez minus 2. Tak? I mam wtedy tak, p kwadrat plus 8p minus 2 razy 64, 128. To jest 0. Czyli widzimy, że na p dostaliśmy równanie kwadratowe. No i można je rozwiązywać, albo próbować rozłożyć na czynniki, albo zastosować wzór na pierwiastki równania kwadratowego. Ja może zrobię to taką metodą dopełnienia do kwadratu, czyli napiszę sobie tak, p kwadrat, 8p to jest 2 razy 4p, czyli innymi słowy chcę użyć wzoru dopełnić do kwadratu, czyli p plus 4 do kwadratu to by było p kwadrat plus 8p plus 16. Czyli tu bym sobie napisał 16, ale muszę je z powrotem odjąć. Dobrze, czyli mam tak, to zgodnie z tym wzorem daje mi p plus 4 do kwadratu, minus 16 plus 128 to jest 144, to jest 0. No dobrze, wobec tego teraz dodaję 144 do obu stron i mam równanie p plus 4 do kwadratu to jest 144, no czyli kwadrat pewnej liczby równa się 144, czyli stąd dostajemy, że sama ta liczba, czyli p plus 4, równa się pierwiastek ze 144, czyli 12. Czyli mam tutaj do czynienia z równaniem takim x kwadrat równa się 12 do kwadratu, prawda? To x to jest p plus 4. No to samo x jest 12 lub minus 12, prawda? Czyli lub p plus 4 jest minus 12. Teraz pierwsze równanie, co? Odejmuję 4, czyli mam p jest równe 12 minus 4, czyli 8, lub p jest równe 12 minus 12, czyli minus 16. No dobrze, ale p to była liczba sztuk pizzy, prawda? Wobec tego p na pewno jest dodatnie, czyli to odpada, wobec tego p jest równe 8. Czyli to jest odpowiedź, czyli przed podwyżką składników Dominika robiła 8 sztuk pizzy dziennie. Dobrze, to może teraz spróbujmy wpisać odpowiedź, tak, równanie tutaj. Tak, czyli tutaj jest, było ułamek, tu było p plus 1,5, nie było p, tylko 8 plus 1,5 razy p. P to było w liczniku, w mianowniku było p, tak? I tutaj to się równa, drugi ułamek, a w liczniku drugiego ułamka było 2p plus 24, czyli tu mamy tak, 2 razy p plus 24, a w mianowniku było p plus 8. Dobrze, i to było, i odpowiedź była 8. Sprawdźmy teraz naszą odpowiedź. Wspaniale. No i jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.